Szanowni, chciałem przypomnieć rozwiązania tych zadań, którymi zajmowaliśmy się na ostatnim naszym spotkaniu. No i pierwsze zadanie to zadanie o prostokątach. Ono pochodzi z naszej ligi zadaniowej. Wiemy, że pojedynczy taki prostokąt ma obwód 50 cm i jaki będzie obwód figury zbudowanej z 6 takich identycznych prostokątów. No i ta figura tu jest narysowana. Są jakby dwa sposoby rozwiązania tego zadania, oba żeśmy omawiali, a ja przedstawię jeden z nich. Tu się przesunę. No i po pierwsze trzeba sobie przypomnieć, czemu równy jest obwód prostokąta. No, jeżeli mamy prostokąt o bokach A i B, no to obwód to jest suma długości dwóch krótszych boków i dwóch dłuższych boków, tak? Czyli 2 razy A i 2 razy B. No i ta metoda, którą chcę tutaj przedstawić, polega na tym, że wychodzimy od tego, że obliczamy sumę obwodów wszystkich prostokątów. No i to jest 300 cm. No ale to nie jest obwód tej figury, dlatego że tutaj nie wszystkie boki są prostokątów, są bokami tej figury. No na przykład ten bok nie jest, więc trzeba odjąć od tych 300 cm coś. No i zaraz policzymy, co trzeba odjąć. No, jeśli chodzi o dłuższe boki, no to trzeba odjąć, tak, trzeba odjąć ten bok, na pewno. No i trzeba odjąć wkłady od tego odcinka dłuższego boku tego prostokąta i od tego, ale zauważcie, że jak się lepiej przyjrzeć, to widać, że suma tych dwóch odcinków to też jest równa długości boku dłuższego boku prostokąta. No więc można zobaczyć, że trzeba odjąć w tym wypadku 2 razy długość boku dłuższego boku prostokąta. No i okazuje się, że tak samo jest za każdym razem. Tak? Jak tutaj mamy bok prostokąta, to żeby odjąć teraz te odcinki tego prostokąta w środku, czy prostokątu w środku, tego i tego, to musimy odjąć jeszcze raz długość boku prostokąta. Innymi słowy, każdy wewnętrzny, długi bok trzeba odjąć 2 razy. No. Raz tu jako całość i raz tu jako sumę dwóch odcinków czy kawałków. No i podobnie jest z krótkimi bokami, no bo popatrzcie, ten krótki bok tutaj raz wchodzi do obwodu tego prostokąta, a raz do tego prostokąta, więc trzeba go też odjąć 2 razy, tak? I podobnie jest z tym bokiem. I podobnie jest z tym bokiem krótkim. No to ile teraz takich boków trzeba odjąć dwukrotnie? Zaraz sobie zaczniemy to zapisywać. No powiedzmy tutaj, tak? Musimy od 300 cm odjąć. No i tak, 2 razy, bo każdy bok odejmujemy dwukrotnie. No a ile jest tych par boków? Raz, dwa, trzy długie i raz, dwa, trzy krótkie, tak? Czyli tutaj trójkę możemy też napisać. No a tu jest długi bok i suma długiego boku i krótkiego boku. No ale popatrzmy na to, ile to jest. 2 razy suma długiego boku i krótkiego boku to jest po prostu obwód prostokąta, prawda? Dlatego, że
obwód prostokąta to jest suma dwóch krótkich boków i dwóch długich boków. Czyli to są sumy, dwie sumy, dwa razy A plus B to jest obwód prostokąta i jeszcze razy 3, czyli trzy obwody prostokąta, czyli razem 300 centymetrów minus 150 centymetrów, no i to jest 150 centymetrów. Tak? No, może spróbujemy to przesunąć, tak żeby tutaj było lepiej widoczne. O, w ten sposób. No i to jest odpowiedź na nasze zadanie. No a teraz drugie zadanie wyglądało w ten sposób, że mieliśmy aparat fotograficzny i 5 akumulatorków i wiadomo, że 3 z nich są naładowane, a 2 są rozładowane, a do uruchomienia aparatu potrzeba 2 akumulatory naładowane. No więc w ilu próbach z całą pewnością uda się wybrać 2 naładowane akumulatory po to, żeby uruchomić aparat. No i oczywiście sprawdzać te akumulatory będziemy za pomocą wkładania ich do aparatu i sprawdzania, czy aparat się włączy. No więc ponumerujmy sobie te akumulatory A1, A2, A3, A4 i A5. No i sprawdzamy. Sprawdzamy pierwszą parę akumulatorów A1 za 2. No jeżeli jest aparat fotograficzny, działa, to w porządku. No ale mamy sprawdzić najgorszą opcję, tak? W ilu co najwyżej próbach można to sprawdzić. No więc zakładamy, że nie działa. No stąd wniosek, że jeden z tych dwóch akumulatorów albo oba są rozładowane. Przypominam, że 2 akumulatory są rozładowane, a 3 sprawne. No, sprawdzamy teraz A3 i A4. Jeżeli jest OK, aparat się włączył, to już sprawa załatwiona. Jeżeli nie, no to popatrzcie, wśród tej pary musi być jeden zły akumulator i wśród tej pary musi być jeden zły akumulator. To znaczy, a nienaładowane akumulatory były tylko 2, to znaczy, że akumulator A5 jest na pewno naładowany. No jeżeli tak, to sprawdzamy teraz na przykład A5 i A1, tak? Jeżeli to jest OK, no to OK. A jeżeli nie jest OK, no to znaczy, że A2 musi być naładowany, dlatego że są tylko 2 nienaładowane akumulatory, jeden jest w tej parze i jeden jest w tej parze, bo taką ścieżką żeśmy doszli. Gdyby oba były nienaładowane, A1 i A2, to tutaj próbując A3 i A4 moglibyśmy włączyć aparat, prawda? A skoro się nie udało i tą ścieżką doszliśmy do tego rozumowania, no to znaczy, że A2 musi być sprawny. No i to jest 3 próby i to jest rozwiązanie naszej zagadki czy naszego zadania.